Dzień dobry Państwu. Otwieram wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej Nowego Tomyśla. Witam radnych, witam Panie i Panów Sołtysów, witam gości, witam Przewodniczącego Rady Powiatu, który pewnie dzisiaj jest w roli Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Pana Także witam bardzo serdecznie Pana Przewodniczącego Markowskiego. Witam prezesów Pana Adama Janenta, prezesa ZGM-u i Pana Ryszarda Dysiewicza, prezesa spółki PEC. Witam Pana doktora inżyniera Rafała Tabaczyńskiego. Witam, może tak ogólnie powiem, mieszkańców Nowego Tomyśla, którzy tutaj licznie przybyli na dzisiejsze posiedzenie. Przechodzimy do realizacji założonego programu. Porządek dzisiejszego posiedzenia został przesłany w formie pisemnej do wszystkich radnych. Mam pytanie, czy ktoś z Państwa radnych chciałby wprowadzić jakieś zmiany? Proszę bardzo, Pan Radny Szymon Jędy. Mateusz, przepraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, w związku z licznymi kontrowersjami związanymi z budową biogazowej miejscowości Sękowo, prosiłbym o wniesienie tego tematu na posiedzenie dzisiejszej komisji, a także możliwość wyrażenia opinii przez zainteresowanych mieszkańców. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie ma, w związku z tym może przejdziemy do przegłosowania. Rozumiem, że ten punkt byłby punktem czwartym, a punkt wolne głosy i wnioski byłby punktem piątym. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Czy propozycja jest, żeby to jako punkt drugi? Czyli punkt pierwszy pozostałby bez zmian, punkt drugi byłby to punkt zaproponowany przez Pana Radnego. Punkt trzeci to by była analiza i opiniowanie proponowanych zmian. Punkt czwarty informacja w sprawie aktualizacji planu rozwoju. I punkt piąty wolne głosy i wnioski. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Zanim przejdziemy do realizacji tego porządku obrad, mam jeszcze jedną prośbę. Tutaj jeden z mieszkańców Nowego Tomyśla przekazał mi pisma, to są dwie kopie pism dotyczących punktu w tej chwili trzeciego, czyli w tej chwili już trzeci, to jest strefy parkowania. I chciałbym, żeby nie przedłużać później, taka zresztą była też wola mieszkańca, po prostu przekażę Państwu, są dwie kopie tego pisma, proszę w międzyczasie zapoznać się z tym pismem. To jedną kopię na razie tutaj zostawimy, a później gdzieś tam je da. Także myślę, że wszelkie formalności zostały dopełnione i możemy przystąpić do realizacji programu naszego posiedzenia. Punkt pierwszy jest to wystąpienie doktora inżyniera Rafała Tabaczyńskiego w temacie propozycja rozwoju PEC-u w Nowym Tomyślu z wykorzystaniem kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii na przykładzie planowanej modernizacji kotłowni nr 704 na ulicy Nowej w Nowym Tomyślu jako najlepszej alternatywy dla inwestycji gazowej. Proszę bardzo, panie doktorze, oddaję głos. Dzień dobry. Rafał Tabaczyński, moje nazwisko jest przedstawię trochę szerzej. Ze względu na to, że nie ma wskaźnika, ja muszę stać się na przy komputerze, żeby przekładać te przeźrocze kolejne. I od razu tytułem lekkiego sprostowania. Chciałbym zmodyfikować trochę tytuł. Słowo najlepszej zastąpi słowo korzystniejsze, ponieważ nie jest to najlepsza metoda modernizacji PEC-u. Są też lepsze metody, ale są poza zasięgiem technicznym i finansowym prawdopodobnie inwestora w tym momencie. Także tytuł aktualnie brzmi propozycja rozwoju PEC w Nowym Tomyślu z wykorzystaniem kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii
Na przykładzie planowanej modernizacji kotłowni numer 704 w Nowym Tomyślu, przepraszam za małą literkę, jako najlepszej alternatywy dla inwestycji gazowej. Przepraszam, jako korzystniejszej. Ponieważ na każdym spotkaniu, gdzie zabieram głos, jestem pytany o to, skąd jestem, jakie mam kwalifikacje, jakie mam wykształcenie, dlaczego zabieram głos, postanowiłem tytułem wprowadzenia przedstawić parę informacji na swój temat. Studia, pierwszy tytuł i tytuł inżynierski zdobyłem w 1991 roku na Uniwersytecie w Poznaniu. Następnie ze względu na swoje zainteresowanie, możliwość podjętej do dobrej pracy, postanowiłem rozszerzyć swoje kwalifikacje i uzyskałem tytuł Europejskiego Technologa Spalarnictwa. Następnie, realizując inny zakres swoich zainteresowań, uzyskałem następnie tytuł naukowy, doktora nauk agronomicznych również na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Temat pracy był zgłoszony z wnioskiem o pewną modyfikację w regulaminach FAO, bo wynikało to z tej pracy. Następnie, i to jest najbardziej chyba interesujące, w tym momencie Akademia Górnicza w Krakowie w 2008 roku w zakresie odnawialnych źródeł i zasobów energii. Jestem również członkiem Polskiej Geotermalnej Asocjacji, a także International Geothermal Association w Niemczech i Islandii. Jestem członkiem z prawem głosu. Prace, które moja praktyka inżynierska z zakresu odnawialnych źródeł energii jest dosyć rozległa. Po prostu posiadam dość duży zakres zainteresowań i także możliwości realizacyjne. Jednym z takich tematów, który bardzo wiąże się z tematem dzisiejszego wystąpienia, jest zgazowanie biomasy. Jest to jedna ze sposobów zagospodarowania biomasy i uzyskania konwersji energii biomasy zawartej w paliwie biomasowym do energii użytecznej, termalnej czy też elektrycznej. To jest pierwszy z prototypów, który sporządziłem, z gazowarki biomasy drzewnej mocy około 50 kW. Te dwa zdjęcia na dole, to jest właśnie, po prawej jest ta gazowarka, to jest pierwszy rozruch rzeczywiście, to było jakieś 6 lat temu. Istotą projektu jest uzyskanie bardzo dobrej jakości gazu i dopiero po pewnych próbach udało się uzyskać jakość tego gazu, który po lewej widać ten niebieski, błękitny płomień, to jest właśnie to, o co chodzi. To z gazowarką interesuje się także Instytut Energetyki Cieplnej w Warszawie. Oni realizują podobne projekty, w związku z tym jesteśmy w pewnym kontakcie. Drugi, który jest bardzo związany z tematem dzisiejszego wystąpienia, to jest konwersja energii cieplnej, w tym momencie albo odpadowej, albo pierwotnej, do energii elektrycznej. I do tego się wykorzystuje silniki spalania zewnętrznego, w odróżnieniu od znanych wszystkim silników spalania wewnętrznego, gdzie paliwo jest dostarczane do cylindrów. Tutaj paliwo nie jest dostarczane do silnika. Do silnika dostarcza się tylko energię elektryczną, energię cieplną. Na dole widać prototyp takiego urządzenia. Zainstalowany jest on w piecu z opalanym węglem. Inne to spalanie rozdrobnionej masy, biomasy drzewnej z użyciem głowicy ceramicznej. Nic niezwykłego, jednak pewne innowacje są tam wprowadzone. Następne potrzebne do kogeneracji, wymienniki ciepła, spaliny, woda. Na rynku polskim w zasadzie nie ma, nie spotkałem polskich producentów, jest w ogóle trudno, dlatego zająłem się tym tematem. Pospolitsze rzeczy, no to piece różnej mocy, w kilku prototypach jestem w trakcie realizacji wdrożenia do produkcji. Kominki popularnie zwane z płaszczem wodnym, nic bardziej mylnego, jakby po wystąpieniu płaszcz wodny nie jest dobrym rozwiązaniem dla kominka. Ale to jest temat na osobną dyskusję już poza wykładem. Z tego jestem ostatnio zadowolony. W zeszłym roku wziąłem udział w projekcie bioenergetycznym pozyskania energii z wykorzystaniem pompy ciepła dla partnera z Niemiec. Nie za bardzo mogę o tym mówić, ponieważ jest to umowa jest objęta klauzulą poufności. Oprócz głosu doradczego i konsultacji technicznych wykonałem także część tej instalacji, która w tej chwili jest w trakcie testów. Inne projekty to tutaj są tytuły prac autorskich lub konsultacyjnych. Prowadzę także zarówno jedną działalność z zakresu produkcji w zakresie urządzeń, maszyn i przetwórstwa stali. To są kilka z projektów, które zrealizowałem lub zaprojektowałem.
I teraz chciałbym na początku, cogito ergo sum, jestem więc myślę, natomiast znalazłem taką parafrazę tego powiedzenia, tak przysłowia, wątpię więc myślę więc jestem. Do zabrania głosu w dyskusji nakłoniła mnie wątpliwość, którą poczyniłem, jak dowiedziałem się, że PEC ma być sprzedany. Jest to taki nieszczęśliwy ogólnopolski trend sprzedaży zakładów energetycznych. Sprzedający zawsze bronią się tym, że nie ma pieniędzy na inwestycje. Jednak te pieniądze znajduje inwestor, który przychodzi i jest inwestorem zastępczym, czy też kupcem takiej instalacji, czy takiego zakładu. Więc jeżeli on może, to dlaczego my nie możemy sobie z tym poradzić? Dużo nie trzeba mówić. Codziennie w gazecie, w mediach słyszymy o tym, że energia będzie drożała, że jesteśmy straszeni tym, że uzależniamy się od dostaw energii z zagranicy czy z obszarów niestabilnych politycznie. Nic bardziej mylnego. Polska jest jednym z większych krajów, znaczy z krajów o większych zasobach energetycznych, nie tylko w Europie, ale także na świecie. Ma wiele zasobów energii odnawialnej i paliw kopalnych, czego nie wszyscy albo nie chcą dostrzegać, albo po prostu nie ostrzegają, jakie są przyczyny tego. Zużycie energii jest podstawowym motorem cywilizacyjnym, napędu cywilizacyjnego jest zużycie energii. Tutaj widać na przykładzie, jak w ciągu ostatniego biliona lat wzrosła, czy 100 tysięcy lat wzrosło zużycie energii. To jest no może nie geometryczne, ale bardziej jak liniowy wzrost zużycia energii. Zresztą poziom zużycia energii świadczy o rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw. Jesteśmy społeczeństwem technicznym, w związku z tym jest to związane z zużyciem energii, jak zużyciem, to jej produkcją, pozyskaniem. Antropopresja na zwiększenie konsumpcji energii powoduje, że poszukujemy tych źródeł energii wszędzie. Paliwa kopalne się wyczerpują, ale jest to taki medialny trochę trend. Ja mam dane, zresztą nie tylko ja, bo ja cytuję dane obcych naukowców, z których wynika, że wcale tej energii tak mocno nie ubywa. Ale jak jest zamieszanie, w mętnej wodzie można łatwiej ryby łowić, więc przypuszczam, że żeby lepiej się to sprzedawało, to trzeba mówić, że za chwilę się skończy. Zużycie energii. Polska należy do tych krajów, nieszczęsnych krajów, które są w szarym ogonie Europy, jeżeli chodzi o efektywność wykorzystania energii na uzyskanie dochodu narodowego na głowę mieszkańca. To te trendy się odwracają, energia drożeje, więc każdy myślący postanawia drożejącą energię zużywać jej coraz mniej, także na szczęście. Natomiast tu gdzieś mi się zawieruszył ten... O, tu proszę bardzo. To jest zużycie energii. W porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych jak Niemcy, Szwajcaria, Japonia, kraje Unii Europejskiej, Dania jest na samym dole tego zestawienia. Proszę zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich 15 lat spadło w Polsce dwukrotnie, czyli progresja jest zadowalająca. Natomiast poziom jest ciągle wielokrotnie wyższy od krajów wysoko rozwiniętych. Także to nas czeka. Termomodernizacja to jest takie najpopularniejsze hasło, które każdy zna, każdy widzi, jak stropianem okłada się elewację domu. Od tego się zaczyna. Natomiast jest to najprostsze, ponieważ gospodarze własnej posesji, właściciele są zainteresowani obniżeniem i bliższa ciało koszula i oni po prostu inwestują w to. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje natury globalnej, ogólnokrajowej czy jakimś zasięgu większym, regionalnym, no to niestety to w Polsce w porównaniu do krajów zachodnich kuleje. Tutaj mamy parę danych właśnie na temat energochłonności. W megajoulach na dolar produkcji, także Polska, proszę bardzo, USA ma 18 tych megajouli na 1 dolara dochodu narodowego, pomijając, jak duży jest ten dochód narodowy, natomiast Polska w granicach 32, czyli prawie dwa razy więcej. To świadczy o tym, że jeszcze duża droga przed nami. Ponieważ chcemy przejść do odnawialnych źródeł energii, ja bym chciał skończyć omawiać blok energetyczny. Tutaj chciałbym jakby udowodnić pośrednio, dlaczego nam są potrzebne źródła odnawialne. Otóż najprostsze zestawienie, emisja. Emisja dwutlenku węgla uznawana za zerowa. To jest kwestia dyskusyjna, bo nie zawsze, bo biomasę trzeba na przykład dowieźć. I samochód, który wiezie, jest na paliwo kopalne. W związku z tym tą emisję powinno się wliczać do...